Cieszę się, że wszystkie kampy się odbyły. Wiemy, jaką mamy sytuację w kraju i jest dużo niepewności co do organizacji takich właśnie zgrupowań, ale na szczęście udało się przeprowadzić wszystkie. To tak organizacyjne, jeżeli chodzi o koszykarskie rzeczy, nie na wszystkich kampach były dzieciaki, które są najlepsze z ośrodków. To trzeba też brać pod uwagę, że no, raz, że jest napiętrzenie tych wszystkich mistrzostw Polski, oficjalnych, nieoficjalnych. Jest też pojawiał się no, lęk przed pandemią i to trzeba jak najbardziej zrozumieć, także dlatego tylko po dwie osoby z ośrodka braliśmy w tym roku i myślę, że to całkiem zagrało. Przede wszystkim chcieliśmy pokazać dzieciakom elementy współpracy w ataku, w dwójkach, trójkach i czwórkach. Nie wszędzie udało się dojść do układu czwórkowego, ale te podstawowe rzeczy myślę, że przekazaliśmy. Natomiast jeszcze taki ukryty przekaz był, który zawsze powinien być napiętnowany. To jest technika indywidualna, wyszkolenie, dokładność, precyzja każdego prostego elementu, typu podanie, rzut, wyjście do piłki, chwyt piłki i tak dalej. Także tak naprawdę elementy współpracy z permanentnym zwracaniem uwagi na te najdrobniejsze szczegóły, które są z dzieciakami przez całe koszykarskie życie. Wstydzić na pewno się nie mamy czego. Czy się cieszyć? Ja jestem umiarkowanym optymistą. Lubię mieć iskierkę nadziei, ale nie rozdmuchiwać jej, bo nawet jeżeli mamy fajne parametry w programie, to parametry to nie wszystko, bo do tego jeszcze dochodzi głowa właśnie, technika, motoryka i mnóstwo elementów. Na pewno jest iskierka i po to są te programy, żeby te iskierki podsycać, żeby coraz większy ogień z tego był. Natomiast no, na chwilę obecną ja myślę, że nikt nie powie, że mamy tutaj przyszłych zawodników NBA. Chcielibyśmy oczywiście, ale to jest jeszcze ogrom pracy. We'll be right back.